Szanowni Państwo, w imieniu Międzynarodowych Targów Łódzkich witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym wieczorze 18 już Targów Film Wideo Foto, podczas którego ogłosimy wyniki konkursu o medal Targów Film Wideo Foto. Uczynię to przy pomocy przewodniczącego jury, pana Marcina Bójko, którego poproszę o odczytanie wyników konkursu. Bardzo proszę panią prezes Katarzynę Drobińską i pana dyrektora Mirosława Barburskiego o wręczenie nagród. Czyli teraz ja. Dobry wieczór. Zanim wręczymy nagrody, moim obowiązkiem jest przedstawić jury, żebyście też wiedzieli, kto był w tym szacownym składzie. W kategorii foto w skład jury wchodził Szymon Glonek, fotograficzny program bez nazwy. Robert Olech, optyczne.pl. Gdzie jest Robert? Pokaż się. Wojtek Kaczyński, którego niestety nie ma z nami, bo jest na dyżurze w szpitalu. I Zbigniew Włodarski, który no niestety musiał korespondencyjnie z przyczyn osobistych prowadzić obrady, ale walnie się przyczynił do przyznania nagród. W kategorii wideo Adam Bakalarz. Brawo. Andrzej Suchocki. Norbert Gajlewicz. Radosław Przybył. I Radomir Rytrych. I w kategorii album fotoksiążka oprawa ramka. Jerzy Koba. Czy jest tu Jerzy Koba? Nie wiem, nie widzę. Tymoteusz Lekler. Witold Krymarys. I Katarzyna Łaganiuk. No i zaczynamy od kategorii, w których jurorów przed chwilą wyróżniłem, czyli kategoria ramka, album fotoksiążka. I pierwsze wyróżnienie dla firmy digitalalbum.pl za album Passepartout. Zapraszamy przedstawiciela. Drugie wyróżnienie, żeby zróżnicować trochę nagrody, dla firmy digitalalbum.pl za fotoksiążkę The Fine Art Book. Pierwszy z medali w tejże kategorii dla firmy Druga Strona Czerni za album klasyczny. Druga Strona Czerni. I drugi medal w tejże kategorii, czyli kategoria ramka, album, fotoksiążka dla firmy Empresse za fotoksiążkę Leporello. Podnosimy temperaturę i kategoria wideo. Wyróżnienie pierwsze dla firmy Photon Accessories, Tomasz Górski za kran kamerowy Flamingo z głowicą sterowaną elektrycznie Toliver. Drugie wyróżnienie dla firmy MBS za kamerę produkcyjną AGA Scion 4K. Żeby wieloletniej tradycji stało się zadość, nie mogło zabraknąć wyróżnienia dla firmy Alstor za monitor EIZO Color Edge CG318K. I pierwszy z medali w kategorii wideo dla firmy BX Big Machulski za rekorder dyskowy Atomos Shogun 4K. Chodź Shogunie!
Wiesz, firmyśmy rozbudowali. I drugi medal dla firmy, no cóż, chciałbym powiedzieć, że rzadko gości w tym miejscu, ale to nieprawda. Sony Europe, oddział w Polsce. Za kamery Sony PXW X70. I jeszcze raz podnosimy temperaturę i teraz przechodzimy do kategorii foto, najbliższe moje sercu. I wyróżnienie dla firmy, która zapewnia, sprawia, że, czy dzięki której okazuje się, że zdjęcie może nabrać formy materialnej w dzisiejszych cyfrowych czasach. To bardzo ważne. Medicon Polska za produkt Foamy Collection Baryta Mono 290. Kolejne wyróżnienie, ta nazwa już dzisiaj padała, Sony Europe, oddział w Polsce, za aparat Sony ILCE7S. Wzruszenie, ściskamy gafę. I trzecie wyróżnienie, żebyśmy, jakby jury temu też chciało dać wyraz, że bardzo szanujemy materialną postać fotografii, w tym sensie, może zdjęcie w facebookowych czasach powinno być w wersji papierowej. I firma Epson za Sure Color P600. Epson! Epson! Oczywiście nie można zapominać, przyznając nagrody, o tym, co obraz rysuje i dla firmy Next77 za obiektyw Tokina ATX Pro DX. I ostatni już medal, ostatnia nagroda. Olympus Polska za Olympus OMD M5 Mark II. Słucham. Dobrze. I teraz tak, chciałbym zaprosić wszystkich wyróżnionych, proszę nie uciekać, wszystkich wyróżnionych do wspólnego zdjęcia tutaj z przedstawicielami targów. Zapraszam, śmiało. Aparaty nie gryzą. To nie jest tak, że zdjęcie odbierze wam duszę. Możecie stanąć do zdjęcia. Śmiało. Śmiało, śmiało, śmiało. Wyróżnienie. Rafał, nie bój się. Zdjęcie ci nie odbierze duszy, naprawdę. Nie ma czego odbierać. I chwila dla fotoreporterów. Czy ktoś ma aparat? I teraz wszyscy mówimy ser. Okej. No gdzie te flesze? Szanowni Państwo, chciałam podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, pogratulować wszystkim firmom, które zostały nagrodzone i korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować kierownikowi projektu Film Video Foto, pani Kamili Berezińskiej, wszyscy Państwo doskonale znacie i wiecie, ile serca wkłada w ten projekt. Kamilka, dziękuję bardzo. Dziękuję też Michałowi Dębowskiego, który był tutaj dla Kamili wsparciem i panie Pawle, zapraszamy serdecznie. Wsparcie PR-owskie nasze. Dziękujemy również. To jest zespół, który w tym roku realizował targi Film, Wideo, Foto. I tak naprawdę to już koniec części oficjalnej.
Zapraszamy serdecznie do dalszej zabawy, zapraszamy do baru, zapraszamy do stołów. Miłego wieczoru Państwu życzę i widzimy się jutro już o 9 rano, nie zapominajmy. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru.